Kochani, przez wiele lat kochałem cudną, wspaniałą, prześliczną, inteligentną kobietę, która po wielu latach wyznała mi, że mnie już nie kocha, że mnie już nie pragnie i że mnie już nie chce. Ale ona jednocześnie stwierdziła, że ona mi przecież przysięgała. Przysięgała mi miłość i ona jest gotowa dalej być ze mną. Kochani, jej powiedziałem, że ja nie chcę być człowiekiem, który nie pragnie być ze mną. Czy to coś dziwnego? Że jeżeli komuś się odwiedzi, jeżeli komuś się wykocha, jeżeli komuś się zużyje ta miłość, to należy go trzymać na siłę? Czy gdyby było odwrotnie, gdybym ja się wykochał, gdybym ja się wypalił, gdyby moja miłość wyparowała, to uważacie, że ja byłbym gotów siedzieć w więzieniu, siedzieć w łańcuchach, tylko dlatego, że kiedyś obiecałem, że ja dobrowolnie w to wchodzę? W życiu. Kochani, ja nie mówię o sobie, ja nie mówię o sobie, ja mówię o tych wszystkich, którzy przysięgają, przyrzekają, że będą zawsze kochać. Jeżeli ktoś ich przestaje kochać, to są strasznie rozczarowani, że zdarzyło się to, co się zdarzyć powinno. Po prostu. Miłość przemija. Wszystko w życiu przemija. I jeżeli budujesz swój związek oparty na romantycznej miłości, to on bardzo szybko minie. Ten związek można budować na czymś innym, nie na romantycznej miłości, na przykład na pożyczce, na przykład na zobowiązaniach finansowych. One przynajmniej można podpisać nawet na 20 parę lat. Zobowiązania i wtedy wiadomo, jest to wierny związek z bankiem. No dobrze. Istnieje również podobna możliwość w życiu ludzkim. Można również szczęśliwie kochać drugą osobę przez wiele, wiele lat. Pod warunkiem, że się z nią nie spędza czasu. Czyli, że ona wyemigrowała do Australii lub że szanowny małżonek jest marynarzem i wypływa w dalekomorskie rejsy i pojawia się co jakiś czas. Jak wraca, to ta miłość może być tak samo żywa i tak samo świetlista, jak w dniu ślubu. Kochani, istnieje jeszcze trzeci sposób, ale dzisiaj wam go nie zdradzę.